Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest Raport Walczaka, a ze mną w studiu jest już specjalny gość, profesor Grzegorz Motyka, historyk, znakomity znawca dziejów polsko-ukraińskich stosunków i bardzo wielu konfliktów, które w tych stosunkach występowały. I też okazja jest niebyle jaka, bo pan profesor właśnie wydał nową książkę Akcja Wisła 47, komunistyczna czystka etniczna. Już za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Akcja Wisła to jest ostatni akord tych wielkich, dramatycznych konfliktów etnicznych między Polakami a Ukraińcami, które po pierwszej wojnie eksplodowały. Akcja Wisła już była taką rzeczywiście kropeczką nad i, żeby sobie te stosunki ułożyć po tych wszystkich czystkach etnicznych, po tym ludobójstwie na Wołyniu, po tych deportacjach powojennych, kiedy już Ukraina Sowiecka i Polska Ludowa poukładały sobie te stosunki etniczne jakoś? Tak to było pomyślane przez rząd komunistyczny w Warszawie, w Moskwie i Kijowie oraz w Pradze, bo czeska Praga też była w to zaangażowana. Akcja Wisła była, zacznijmy od tego, że największą akcją represyjną wobec obywateli polskich, a przeprowadzoną po II wojnie światowej, ponieważ objęto nią ponad 140 tysięcy osób. Komuniści wobec działającej w Polsce ukraińskiej powstańczej armii traktowali tą formację jako coś drugorzędnego. Koncentrowali swoją uwagę na zwalczaniu polskiego podziemia, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast uważali, że problem ukraińskiego podziemia działającego na pograniczu zniknie wraz z wysiedleniami Ukraińców do Związku Radzieckiego. Okazało się na początku 1947 roku, że oddziały łupowskie trwają dalej, że pewna grupa ludności ukraińskiej pozostała. I kiedy zginął w jednej z zasadzek generał Świerczewski, Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej podjęło decyzję, aby w ramach represji ukarać wszystkie osoby, które mają pochodzenie ukraińskie, mają pochodzenie łemkowskie albo są z rodzin mieszanych, nawet jeżeli to jest tylko domniemane sympatia do ukraińskiej tożsamości, a nie tylko podziemia, wszystkie one za działalność UPA zostaną ukarane. I do tego kontyngentu dorzucono jeszcze grupę czystych etnicznie Polaków, których uznawano za reakcyjnych i uznano, że lepiej dla władzy komunistycznej, żeby na tych terenach pogranicza oni nie mieszkali. W sumie deportowano wtedy ponad 140 tysięcy ludzi. Równolegle prowadzone działania wojskowe już po akcji Wisła, i to dobrych kilka miesięcy po akcji Wisła, doprowadziły faktycznie do zniszczenia ukraińskiego podziemia, ale tym takim podstawowym celem Wisły była po prostu deportacja ludzi z południowo-wschodnich ziem Polski na ziemię zachodnie i północne. Bo takim wybuchem, który właśnie doprowadził do tej akcji Wisła, było zabójstwo przypadkowe, jak wszystko na to wskazuje, generała Świerczewskiego. Gdyby nie jego śmierć w Bieszczadach wtedy, w tej zasadce, która nawet na niego nie była szykowana, myśli pan, że zostawiono by wtedy tych Ukraińców, którzy nie załapali się na te deportacje powojenne do Związku Radzieckiego, w spokoju oni by już sobie tam mogli żyć, czy sprawa by wracała co chwilę? To znaczy, z całą pewnością władze zlikwidowałyby ukraińską partyzantkę, ponieważ pod naciskiem Moskwy i Pragi właśnie szykowano na początku 1947 roku operację wojskową przeciwko partyzantce i chciano to połączyć z jakąś kolejną akcją wysiedleńczą, ale prawdopodobnie miała ona objąć grupę 30-40 tysięcy takich czystych Ukraińców, a więc takich rodzin ukraińskich, które miały które miały taką pełną ukraińską tożsamość. Natomiast pod wpływem śmierci Świerczewskiego PPR moim zdaniem zadecydowało o takiej natychmiastowej operacji, w której akcent przeniesiono z działań wojskowych na akcję represyjną i cała ludność pogranicza została uznana właściwie za zakładników tej sytuacji. Moim zdaniem nie docenialiśmy do tej pory tego, że
dla komunistów śmierć Świerczewskiego była też no, pewnym wstrząsem, ponieważ no, zginął ich kolega. Wielki bohater komunizmu polskiego. No, ale przede wszystkim kolega, który jechał na inspekcję, na którą każdy z tych przywódców komunistycznych od czasu do czasu się udawał. I w związku z tym łatwo sobie wyobrazić, że oni myśleli tak w taki prosty sposób, tak jak każdy z nas myśli, słysząc o jakimś wypadku. O kurczę, jechałem tą ulicą, mogłem znaleźć się w tym karambolu. Oni też mieli takie poczucie, że oni też mogli paść ofiarą takiej zasadzki z jednej strony, a z drugiej, co jeszcze ważniejsze, oni sobie uświadomili, że ta peryferyjna działalność ukraińskiej powstańczej armii, która do tej pory im nie zagrażała, po raz pierwszy wpłynęła na politykę w Polsce, ponieważ śmierć Świerczewskiego była takim wydarzeniem, wobec którego oni już nie mogli przejść obojętnie. To znaczy brak reakcji i to takiej spektakularnej, ogólnokrajowej, brak takiego no, przykładnego ukarania za śmierć szerokiej grupy domniemanych sprawców, no, osłabiałby ich władzy, bo ludzie by zaczęli szeptać, jak to jest, że nie wiem, PSL-owców prześladują, żołnierzy wyklętych prześladują, a tutaj nawet jak zabili im generała, to nic nie chcą im robić. Więc oni wiedzieli, że muszą zareagować szybko, zdecydowanie, no i tak po komunistycznemu brutalnie. Pan wskazuje na to, że jednym z motywów działania też komunistów był nacjonalizm. W zasadzie komuniści w 1947 roku spełnili długoletnie marzenia endecji no, w miarę czystym etnicznie państwie, gdzie rozwiązano by kwestie właśnie mniejszości, a przynajmniej tych wielkich skupisk mniejszości w Polsce. I to była jedna też z motywów działania komunistów, choć nie jedyny. To jest właśnie ten paradoks, że komuniści po wojnie prowadzili taką politykę tworzenia homogenicznego etnicznie państwa polskiego, w którym mniejszości były właśnie wypychane albo wprost wywożone. Celem akcji Wisła była nie tylko deportacja, ale przede wszystkim wynarodowienie mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej. Oni dlatego byli rozsiedleni na ziemiach zachodnich i północnych w dużym rozproszeniu. Nałożono na nich rygory administracyjne i policyjne. Byli pod nieustanną kontrolą. I dopiero po kilku latach, po pięciu latach władze już PZPR zdecydowały, że przechodzą od polityki asymilacji narodowej, czyli takiego wprost wynaradawiania, do polityki asymilacji państwowej, czyli no dobra, niech czytają już w języku ukraińskim, mogą powstawać jakieś zespoły ludowe, możemy na to pozwolić, byle to wszystko odbywało się w takim duchu sympatii do Związku Radzieckiego, a nie ukraińskiego domniemanego nacjonalizmu. I ja zadaję pytanie też, bo często, tak jak pan nawet sformułował to pytanie, to często powstaje taka zbitka pojęciowa. Wydaje nam się, że komuniści zainfekowali się nacjonalizmem od endeków. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście do końca tak było, czy jednak nie jest tak, że w komunizmie, w tej ideologii nie tkwi jakiś element takiej jednak pochwały tworzenia homogenicznego społeczeństwa i takiego pewnego paranacjonalizmu. Wydaje mi się, że to, że w wielu krajach mieliśmy do czynienia z takim tworzeniem się bardzo szybko struktur takich narodowo-komunistycznych i prześladowaniem mniejszości narodowych, no takim najbardziej sztandarowym przykładem no to jest Kambodża, gdzie czerwoni Kmerzy mordowali muzułmańskich czamów czy Wietnamczyków. Ale z podobnymi sytuacjami mieliśmy do czynienia chociażby w Czechosłowacji, gdzie podejrzanie traktowano mniejszość węgierską i tam się zresztą odbywała bardzo podobna do akcji Wisła operacja przesiedlenia tych Węgrów, którzy nie zostali wywiezieni na Węgry, przesiedlenia ich z pogranicza słowacko-węgierskiego na tereny Sudetów. I tam ich rozsiedlano właśnie, żeby doszło do wynarodowienia mniejszości węgierskiej. Tego typu operacje też były prowadzone w Rumunii, tylko tam dotyczyły z kolei chociażby mniejszości niemieckiej. No właśnie, komunistyczne
komunistyczny w formie, narodowy w treści. Taki był ten komunizm w bloku wschodnim. Ja też panu wskazuję, że w Polsce trochę też wynikał z tego, że komuniści szukali oparcia w nacjonalizmie i popularności. I to też był chyba jeden z tych elementów właśnie. Też uderzenie w Ukraińców, którzy już wszyscy wiedzieli o tym, że Wołyń, może nie wszyscy, ale ta fama się niosła o Wołyniu, więc też na tym takim nacjonalistycznym wzmożeniu komuniści też budowali swoją legitymację. To prawda, to zresztą do samego końca PRL-u te elementy narodowe były bardzo mocno podkreślane, wykorzystywane, choć oczywiście różne w różnym okresie czasu. I to jest zresztą bardzo ciekawe, że akcja Wisła od początku jest zasłonięta takim rzekomym interesem państwa polskiego, taką koniecznością historyczną. Jest to też pokazywane w publikacjach jako operacja, która takiego uspokojenia mniejszości ukraińskiej, której nie udało się przeprowadzić w II Rzeczpospolitej. No, II Rzeczpospolita miała do czynienia z 5-milionową społecznością ukraińską, która została po wywózkach też. Przy czym uwaga, te 140 tysięcy to mówimy o takich Ukraińców szacunkowych, natomiast rzeczywiście przekonanych Ukraińców była pewnie tam 1/3. Kolejna grupa, około 30 tysięcy Łemków, z których część się czuła Ukraińcami, ale część wcale nie. I było mnóstwo rodzin mieszanych, polsko-ukraińskich, o takiej płynnej tożsamości, których część rodziny sympatyzowała z polską stroną, część z ukraińską. To wszystko było tak niedookreślone. Komuniści natomiast chcieli to po prostu jednym ruchem, jednym cięciem po prostu przerwać. Ich ambicje zresztą były większe, bo początkowo założenie było takie, że wysiedlone zostaną wszystkie rodziny mieszane, w których choćby jakikolwiek krewniak był z korzeniami ukraińskimi. I dopiero po 2 tygodniach, kiedy się okazało, że tych ludzi przybywa, bo tych rodzin mieszanych na pograniczu jest mnóstwo i każdej można bez mała wskazać, że ktoś wrzenił się czy ożenił się z kimś o korzeniach ukraińskich. Wtedy dopiero uznano, że należy to powstrzymać i przyjęto wówczas zasadę, że będą wysiedlane te rodziny mieszane, które sympatyzują z podziemiem. Co de facto oznaczało, że o ile do tej pory oficerowie UB mieli obowiązek wysiedlać takie rodziny mieszane, to teraz mieli wolną rękę. Mhm. Mogli, ale nie musieli i od ich kaprysu zależało, czy to zrobią, czy nie. Jeszcze jeden element, który jest gdzieś tam w tle tej decyzji z akcją Wisła, rzadko podnoszony, ale pan na niego też zwraca uwagę, to znaczy niechęć, czy w ogóle problem komunistów z chłopami, no bo akcja Wisła była przede wszystkim uderzeniem w ukraińskie chłopstwo i ta decyzja łatwiej im przyszła, bo był problem ideologiczny z chłopami w komunizmie. Tak, to na to się rzeczywiście rzadko zwraca uwagę, bo u nas dyskutujemy bardziej i słusznie w dużej mierze o kwestiach pańszczyzny, natomiast komuniści, na to już profesor Stefan Meller zwracał uwagę przed laty, komuniści patrzyli z nieufnością w ogóle na chłopów, uznając ich za reakcyjnych, za takich przywiązanych do tożsamości, czy to narodowej, czy ludowej, do swoich gospodarstw, do religii właśnie. Natomiast komuniści koniec końców chcieli, aby całość gospodarstw rolnych była upaństwowiona, żeby powstały gospodarstwa spółdzielcze. Taki był też cel Polskiej Partii Robotniczej, a potem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. My o tym dzisiaj zapominamy, bo ta operacja kolektywizacji skończyła się niepowodzeniem, ale w końcówce lat 40. zaczęto ją wdrażać z dużą intensywnością i sam byłem zaskoczony, że w ramach tej operacji towarzyszyło temu dosłownie setki tysięcy wyroków, czy to skazujących ludzi na grzywny, czy na więzienia za taki lub inny rzekomy najczęściej opór wobec władzy, za jakąś opowieść, żart z władzy. Chłopi mogli być albo zasłuchanie wolnej Europy, byli rzeczywiście karani potężnymi paroletnimi wyrokami więzienia. To wszystko miało służyć temu, żeby
żeby chłopi wyrzekli się swoich gospodarstw. PPR po prostu zaczęła od mniejszości ukraińskiej i tych chłopów na pograniczu. Paradoksalnie, na co też mało do tej pory zwracamy uwagę, fakt, że zaczęto wdrażać ten program uspółdzielczenia gospodarstw rolnych sprawił, że zelżała taka wzajemna niechęć Polaków i Ukraińców na tych terenach, gdzie zostali Ukraińcy przesiedleni, bo nagle jedni i drudzy zrozumieli, że wrogiem wspólny mają, tak, że jak chcą utrzymać to gospodarstwo i ten swój styl życia de facto, prowadzenia gospodarstwa rolnego, to muszą się zjednoczyć. Bardzo dobrze jest to pokazane w jednym z filmów o akcji Wisła, gdzie nielubiący siebie gospodarze, Polak z Kresów, doświadczony upowskimi czystkami i Łemko z Beskidu Niskiego, którzy się nie lubią, kłócą się od 1947 roku, ale potem się godzą w areszcie, ponieważ razem sprzeciwili się powstaniu kołchozu i trafiają do aresztu i tam się zaprzyjaźniają, otwierając jak gdyby nowy rozdział tej historii. Też ważny element, na którym pan zwraca uwagę, właśnie już to padło, takie ludobójstwo kulturowe chcieli przeprowadzić komuniści. Też trwały dyskusje, czy za akcją Wisła stała właśnie chęć rozbicia podziemia Łupowskiego, czy nie. I nawet wziąwszy pod uwagę geografię akcji Wisła, no to wiemy, że ona obejmowała także obszary, gdzie Łupa albo i nie było, albo było tak słabe, że w zasadzie nie było problemem tam. I to jest też kolejny dowód na to właśnie, że ten etnocyd, tak to się fachowo nazywa, chcieli komuniści przeprowadzić. Ja zacznę od tego, że ta część operacji Wisła i działań wojskowych, które dotyczyły zwalczania ukraińskiej powstańczej armii i ukraińskiego podziemia w ogóle, która także w książce zresztą szczegółowo opisuje, nie budzi dzisiejszej perspektywy wątpliwości. To rzeczywiście jest jasne, że każdy rząd polski by taką operację przeprowadził. Natomiast sens i rozmiar tej akcji Wisła no można wytłumaczyć właśnie tylko taką stalinowską akcją karną, która no prowadziła w sposób oczywisty do wynarodowienia. Ja zwracam uwagę, że chociaż no nie mamy takiego dokumentu, w którym komuniści by wprost napisali, że chcemy kogoś wynarodowić, a nie mamy takiego dokumentu, ponieważ to byli ludzie inteligentni, sprawnie kierujący władzą i zdający sobie sprawę, że stworzenie nawet takiego dokumentu oznacza, że tworzy się akt oskarżenia przeciwko nim. Jeżeli opisujemy, że ich działania prowadzą do wynarodowienia tej mniejszości, to naprawdę to byli tak sprawni politycy, a można im postawić wiele zarzutów, ale na pewno nie to, że to nie byli doświadczeni politycy potrafiący kierować władzą. Oni zdawali sobie sprawę ze skutków tych decyzji, a skoro sobie zdawali sprawę z tych skutków, to chcieli to osiągnąć. Nie tylko to akceptowali, ale uważali, że to jest ich cel. I pokazuje to też na przykładzie Polaków etnicznych wysiedlonych w czasie akcji Wisła. Tu też nie mamy dokumentów. Nie znamy żadnego dokumentu, gdzie wprost napisano, że trzeba dorzucić do grupy Ukraińców Polaków, których miejscowa władza nie lubi. A pomimo to w tych odwołaniach tych rodzin polskich wysiedlonych, którzy mówią, no dlaczego zostaliśmy wysiedleni, jesteśmy Polakami, chcemy wrócić, prosimy o powrót, gdzieś tam dopiero się dowiadujemy, że istniało takie zalecenie. Niektórzy z tych, którzy decydowali o wysiedleniu tych rodzin, mówią, no ale co chodzi, przecież to była akcja specjalna, mieliśmy prawo tak tych ludzi traktować, a powrót tych etnicznych Polaków na pogranicze jest niewskazany. Nie chcemy ich z powrotem, bo będą nam tylko tutaj przeszkadzać. Też ciekawy kontekst, który pan wskazuje w swojej książce, nawet sobie nie zdawałem sprawy, że akcja Wisła poprzedzała i w pewnym sensie była też równoległa wobec podobnej akcji Operacja Zachód, to się nazywało, tak? Tak. Prowadzone na zachodniej Ukrainie radzieckiej, gdzie też władze radzieckie postanowiły rozwiązać problem tych reakcyjnych chłopów. I to pana zdaniem, choć też nie, chyba nie jest to do końca zbadane, te zależności między Operacją Wisła a Operacją Zachód, no widać je w zasadzie, one tak się rzucają w oczy, jeśli zestawić te dwie operacje. Wydaje mi się, że początkowo komuniści planowali takie
dwie operacje wojskowo-wysiedleńcze po obydwu stronach granicy. Właśnie wschód na ziemiach południowo-wschodniej Polski, zachód na ziemiach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej. Akcja Śmierć Fierszewskiego przyspieszyła akcję Wisła, w związku z tym te wysiedlenia odbyły się wcześniej. Sowieci dokonali tych wysiedleń w 1947 roku, gdzie dosłownie w ciągu dwóch dni 76 tysięcy głównie zachodnioukraińskich gospodarzy zostało wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. I ta operacja na Ukrainie Zachodniej otwierała taki proces kolektywizacji gospodarstw rolnych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Ja też zwracam uwagę, że za tymi akcjami rozpoczyna się taka druga fala deportacji narodowościowych w Związku Sowieckim, bo po zachodnich Ukraińcach idą kolejno Litwini, potem Litwini, Łotysze, Estończycy w 1949 roku, Mołdawianie, gdzie dosłownie no, dziesiątki tysięcy ludzi są deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. O tych akcjach niewiele się wie, często się właśnie je usprawiedliwia tym, że przecież działała partyzantka antykomunistyczna, czy to na Ukrainie, czy na Litwie, Łotwie, w Estonii. No tak, ale w Mołdawii ta partyzantka nie działała, a kilkadziesiąt tysięcy ludzi w 1949 roku deportują, co moim zdaniem jest takim jednoznacznym potwierdzeniem, że Sowietom po prostu zależało na sowietyzowaniu tych regionów i temu służyły te wielkie deportacje w tych państwach. I ja też się zastanawiam, przez wiele lat nam się wydawało, że taki pogląd Litwinów, Łotyszy, Estończyków na to, że to była wręcz próba, że to jest częściowo ludobójstwo ich narodów, wydawało nam się takim przesadzonym poglądem. Natomiast po przyjrzeniu się temu bliżej, zestawieniu tego w takim na mapie tych takiej całościowej, zaczynam się zastanawiać, czy oni jednak nie mają racji, że jednak były to takie operacje rzeczywiście no, prowadzące do, koniec końców prowadzące do sowietyzacji, a na końcu tej sowietyzacji w gruncie rzeczy zamierzano stworzyć jeden naród sowiecki, w którym te narodowe różnice miałyby tylko charakter etnograficzny. I tu zamykamy klamrę. W gruncie rzeczy temu służyła też wojna, czy temu służy ta wojna, którą rozpoczął Putin, bo on też mówi, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród, a Ukraina to jest co najwyżej jakimś takim pewnym rozróżnieniem etnograficznym. Więc widzimy, jak ta ideologia niszczenia tych różnic i tworzenia takiej sztucznej jedności, do jakich no, zbrodni, okrucieństw prowadzi nawet współcześnie. Kiedy myślimy sobie o przesiedleniach, o wysiedleniach, kojarzy nam się to z ogromną brutalnością. Pan wspomniał te wysiedlenia w zachodnim Związku Radzieckim, gdzie rzeczywiście w ciągu doby potrafiono opróżnić naprawdę kilkanaście wsi. W Polsce przebiegało to dużo wolniej i też tak jak pan to przedstawia, komuniści raczej chcieli to po dobroci zrobić, chcieli tam jakieś w miarę ludzkie warunki stworzyć tym wysiedleńcom, no bo też zdawali chyba sobie sprawę, że to jednak obywatele polscy są, których nie można do siebie zrazić. To jest ciekawe, bo też tak intuicyjnie człowiek czuje, że to była bardzo brutalna akcja, która kosztowała życie i zdrowie bardzo wielu ludzi. Tak, bo my w Polsce mamy problem w dużej mierze z powodu okupacji niemieckiej i sowieckiej z czasów wojny, bo nie rozróżniamy tego, co okupant czyni ludności podbitej, gdzie on jest brutalny na każdym etapie swojego działania, od tych represji, które dotykają obywatele, czynią współobywatelom z tych czy innych powodów. I w tym drugim wypadku starają się rzeczywiście nie przesadzać z tą brutalnością. Poza tym sami członkowie aparatu przymusu no dostrzegają, że przecież to są nasi, no właśnie, współobywatele, więc nie możemy przesadzić z tymi okropieństwami. Zbrodniczość akcji Wisła nie polega więc na takich nadużyciach ze strony tych władz w trakcie prowadzenia tej operacji, tylko na samym fakcie takim podstawowym.
mianowicie biuro polityczne PPR bezprawnie wyjmuje dużą grupę ludności na zasadzie decyzji de facto administracyjnej spod ochrony praw człowieka, uznaje, że właśnie takim jednym ruchem ręki, decyzją jakiegoś funkcjonariusza UB, rodziny zostają pozbawione własnego majątku. Tam, gdzie mieszkają ich rodziny od stuleci, są przymusowo deportowane w inny region, tam zostają osadzone na jakichś kawałkach ziemi, które im to rekompensują, albo nie, bo to różnie bywało. I następnie jest ich ograniczone prawo do swobodnego poruszania się, swobodnego komunikowania się we własnym języku, prawo do modlenia się we własnym obrządku, czy to grekokatolickim, czy religii prawosławnej. Tu tkwi sedno tej zbrodniczości tej operacji, a sami wykonawcy, ci tacy pojedynczy, zachowywali się już różnie. Były wypadki brutalne, ale często nawet ci żołnierze z ochrony zachowywali się tak po prostu zwyczajnie po ludzku, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, wiedząc, że ci wysiedlani to są tacy sami chłopi właśnie, jak jego bliscy. Same klasy się przecież się rekrutowali, i ubecy, i ofiary akcji Wisła. Największym dramatem, mam takie wrażenie, tej akcji była już zima przełomu 1947-1948 roku, kiedy autentycznie przesiedlonym ludziom zajrzał w oczy głód, bo zostawili swoje gospodarstwa, tam zasiewy, nie mieli tych ziarna, nawet żeby te o zimę zboże zasiać, choć też to tam zależało od momentu, w którym zostali wysiedleni z tych terenów. No i też to, ten dramat, ten głód zaglądający w oczy Ukraińcom, to też element tej takiej zbrodniczej polityki państwa polskiego, które, ówczesnego państwa polskiego, które też chyba nie do końca rozumiało, co tworzy, jaki problem teraz za chwilę, tak? Tak, władza przesiedliła tych ludzi, nie pozwoliła im zadbać o swoje bezpieczeństwo, także żywnościowe, i oni po prostu na tych niewielkich dotacjach, które od państwa otrzymywali, które zresztą często traktowano jako takie pożyczki, które należało zwracać, zwyczajnie jesienią, zimą znaleźli się w sytuacji dramatycznej, gdzie rzeczywiście to we wspomnieniach często się pojawia, że cały dzień trzeba było pracować za worek ziemniaków gdzieś na sąsiednich polskich gospodarstwach, po to po prostu, żeby rodzina przeżyła. I na szczęście ta zima 47-48 była dużo łagodniejsza niż ta poprzednia. W związku z tym to zostało zapamiętane jako taka głodna zima, gdzie rzeczywiście wielu rodzinom zaglądał niedostatek w oczy. Natomiast gdyby to jeszcze potrwało miesiąc i gdyby te mrozy były tak przerażające jak rok wcześniej, ja przypomnijmy, że rok wcześniej po prostu zima była do marca i w marcu te lody idące do morza znosiły całe mosty. W związku z tym rzeczywiście obawiam się, że doszłoby do dramatycznych scen i chorób, śmierci znacznej grupy osób. Natomiast od wiosny już sytuacja zaczęła się poprawiać, bo pojawiły się jakieś warzywa, potem owoce, można było na tych poletkach zacząć uprawiać jakąś żywność dla siebie, więc potem ten status tych rodzin zaczął się poprawiać i to zresztą posłużyło potem, wzmocniło ten mit komunistyczny, że rodziny zostały wysiedlone z kurnych chat w bogate murowane gospodarstwa, po niemieckie domy. Często ci, którzy o tym mówią, widzą te domy z lat 50., 60., gdzie ci ludzie już faktycznie odremontowali. Ci najbardziej starani zaczęli też lepiej zarabiać. W związku z tym należy pamiętać o tym, że należy porównywać 47 z 47, a nie 47 z latami 60. Absolutnie dramatyczne rzeczywiście wydarzenia. Panie profesorze, jak mam tu pana, a już powoli musimy kończyć, jeszcze na koniec zapytałbym, pan bardzo intensywnie uczestniczy w tym dialogu polsko-ukraińskim, historycznym. Po wybuchu wojny, jak ten dialog wygląda? Dużo łatwiej z Ukraińcami jest rozmawiać o tych trudnych
kartach polsko-ukraińskiej historii. Czy to jest trochę takie w zawieszeniu teraz trwa, no bo jest wojna, inne sprawy mamy na głowie? Raczej to drugie, choćby z tego powodu, że jednak bardzo wielu historyków chwyciło za broń i służy na froncie. Trudno nawet sobie wyobrazić, żebyśmy rozmawiali czy organizowali jakąś konferencję o tych trudnych fragmentach historii. A tym najbardziej trudnym to jest oczywiście, to są oczywiście ludobójcze czystki u pana Wołyniu i w Galicji Wschodniej z czasów II wojny światowej. W sytuacji, kiedy no, koledzy ukraińscy rzeczywiście znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu życia i to nie jest żadna przesada i nawet nie trzeba to udowadniać. No, oni są przecież historycy, którzy zginęli w czasie tych działań. W związku z tym to, można powiedzieć, jest w zawieszeniu, natomiast ja mam wrażenie, że społecznie doszło do pewnego przełomu, to znaczy wydaje mi się, że po polskiej stronie doszło do takiego zrozumienia, że jak Ukraińcy mówili, że ten mit UPA, walki UPA z Sowietami jest im potrzebny do szykowania się na konflikt z Rosją, to nie było jednak przesady, że oni nie w żaden sposób nie przeczerniali tego zagrożenia płynącego ze strony Rosji. Mam nadzieję, że po ukraińskiej stronie to, jak fantastycznie Polacy zareagowali w tych dniach wojny, z jaką pomocą ruszyli, ja to nazywam takim pierwszym w naszej historii powstaniem humanitarnym. Myśmy zorganizowali właściwie, tak jak kiedyś organizowaliśmy powstania zbrojne, to teraz zorganizowaliśmy powstanie humanitarne, żeby pomóc tym ludziom i Ukrainie w jej walce o niepodległość. Mam nadzieję, że w odpowiedzi na tą naszą reakcję po ukraińskiej stronie będzie wzrastało zrozumienie, że kiedy my mówimy, że chcielibyśmy, żeby doszło do ekshumacji, żeby powstały cmentarze, żeby nazwać po imieniu to, co się wówczas stało, to mamy rzeczywiście tylko i wyłącznie na celu historię, zrobienie takiego sprawiedliwej oceny tego, co się wydarzyło, a nie jakiejś ukrytej agendy politycznej, która ma nam dać argumenty w przyszłości do jakiejś gry z Ukraińcami. Ja jestem przekonany, od dawna uczestniczę w tym dialogu, że znakomita większość po polskiej stronie, jeśli nie bez mała, wszyscy uczestników tego dialogu, takiej ukrytej agendy po prostu nie ma. Chodzi nam o to, żeby czarne nazwać czarnym, a białe białym. Rozumiem. To jest oczywiście temat na osobną dyskusję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do niej wrócimy. Trochę też pewnie w spokojniejszych czasach. Moim Państwa gościem był profesor Grzegorz Motyka, autor książki Akcja Wisła 47, komunistyczna czystka etniczna. Bardzo Państwu serdecznie tę książkę polecam. Panu profesorowi dziękuję za udział w programie. Ja bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Do widzenia.